Po prostu ostatnie 30 lat jest to totalne ogłupianie ludności związane z państwowym systemem edukacji. O państwowym systemie edukacji wiemy od co najmniej 250 lat. W 1773 roku powstało coś, co nazwano Komisją Edukacji Narodowej, ale założył to agent City of London Corporation, niejaki Samuel DuPont. I ten pan wymyślił sobie, że najlepiej będzie tresować ludność w tak zwanej poprawności politycznej dla danego rządu, jeżeli wszyscy będą się tego samego uczyli w tym samym czasie. Bo w ten czas nie będzie dyskusji kto, gdzie, co i jak. O tym, że to jest skuteczny program. Aha, kto o to robił w sensie fizycznym? No oczywiście, całą masę zagadnień wykonują lokalne trolle. Podam przykład. Po zbrodniach katyńskich, kiedy wymordowano 27% polskich nauczycieli, ale aż 75% polskich profesorów, no trzeba było stworzyć nowe kadry. I nowe kadry to były takie, że prokuratorem zostawało się po 3-miesięcznym kursie. No wiadomo, co można się w ciągu 3 miesięcy nauczyć. Nawet żeby zostać szewcem, to trzeba z 5 lat praktykować i te celówki bić, a nie 3 miesiące. W związku z tym, że poziom był taki, a nie inny, to co zrobiono? No zmieniono znaczenie tytułów. To, co dzisiaj nazywamy wyższym wykształceniem, to jeszcze 100 lat temu było co najwyżej średnie. Konkretnie, stworzono pojęcie licencjatu i uznano, że to jest wyższe wykształcenie. A naprawdę, co są dawniejsze kursy pomaturalne? No trudno to, co było kiedyś 2 lata wykładane, nazwać wyższym wykształceniem. Proszę sprawdzić sobie liczbę i jakość wykształcenia naszych posłów. Większość z nich ma licencjaty, czyli tak naprawdę oni się dopiero uczą. No to jak oni mogą tworzyć nowe prawo? Podam konkretny przykład. Sejm zatwierdza 27 tysięcy stron rozmaitych aktów prawnych. Obliczono, że żeby to przeczytać, to trzeba około 930 dni. No a każdy wie, już po szkole podstawowej, że rok ma tylko 365 dni. Jak odliczymy święta niedzielę, to do czytania zostaje nam 250 dni co najwyżej. Czyli tworzy się prawo, które w ogóle nie jest w stanie nawet nikt przeczytać. Co to powoduje? No to coraz więcej mamy szarlatanów i hochsztaplerzy. I proszę zobaczyć, tutaj jest tak zwany przykład takiego hochsztaplerstwa, ADHD. Nic takiego nie istnieje. Wyjaśniono to ponad 10 lat temu. Jest to po prostu fikcja literacka, która miała służyć wyciągnięciu pieniędzy. Nasz system jest bardzo prosty. Państwo musicie płacić pieniądze jako podatek, ale nikt wam nie mówi, co z tego podatku macie dostać. Macie płacić do worka. No i teraz jest grupa cwaniaków, która z tego worka chce wziąć pieniądze dla siebie. No pod jakimś pretekstem trzeba to zrobić. I tym pretekstem są właśnie wymyślane choroby. Na przykład to ADHD. Jeżeli wejdziemy do jakiejkolwiek wyszukiwarki i wpiszemy poradnie czy gabinety leczenia ADHD, no to w samej Warszawie, pod bokiem ministra, głównego inspektora sanitarnego, kilku uczelni wyższych, jest aż 67 tysięcy rekordów. Co jest normalnym hochsztaplerstwem, co jest normalnym oficją. W Krakowie jest 46 tysięcy, a w Gdańsku 19 tysięcy. Czyli tam, gdzie są duże uczelnie, tam znajdują się gabinety leczenia czegoś, czego nie ma. To samo dotyczy tak zwanej walki z glutenem, czyli uczulenia na gluten. Nic takiego nie istnieje, wyjaśniono to już ponad 5 lat temu. To jest przewlekłe zatrucie glifosatem. O tym, czy glifosat znajduje się w naszym pożywieniu, czy nie, decydować powinien główny inspektor sanitarny. No to proszę wejść na stronę głównego inspektora sanitarnego i znaleźć wyniki badań, jakie stężenie glifosatu znajduje się w mące, w cukrze, w ziemniakach i tak dalej. Nic takiego nie ma. A to jest przewlekłe zatrucie, nic więcej. Stworzono na tej podstawie olbrzymi przemysł. Widzicie państwo,
produkty bezglutenowe, tam specjalne dla dzieci i tak dalej, co jest fikcją literacką, bo gluten istnieje normalnie w każdej mące. Normalna mąka ma około 30% glutenu, ale płaskórka ma 52% czy 3% glutenu. I można doskonale jeść. I dzieci chore na gluten, w cudzysłowie, jedzą ciastka czy chleb z płaskórki i nie ma żadnego uczulenia. To samo dotyczy nietolerancji laktozy. Nic takiego nie ma, bo od 30 lat wy nie możecie kupić mleka. To, co jest w kartonikach, to jest zajzajer, nie ma nic wspólnego z mlekiem. Dlaczego? Bo według definicji mleko to jest produkt od krowy, który nie przekracza 41 stopni. A wszystko, co jest w kartonikach, i buteleczkach i tak dalej, jest pasteryzowane i przekracza 70, a nawet 142 stopnie. Czyli enzym laktaza ulega rozpadowi, no i w związku z tym wy możecie mieć biegunki po wypiciu czegoś takiego. To samo dotyczy wszystkich innych rzeczy, bo od 30 lat my nie mamy do czynienia z mlekiem. Robiono badania już w 1940 roku, gdzie podawano mleko z kartoników cielakom. Była grupa cielaków, która piła od syta i grupa cielaków, która dostawała mleko z kartoniku. No i te wszystkie karmione mlekiem z kartoniku po 5 miesiącach padły, no i trzeba było przerwać eksperyment. No i teraz proszę sobie zastanowić, co robią matki? No kupują mleko z kartoników. Cielaki padają, a one trują własne dzieci i uważają, że dobrze robią, bo przecież kupują dobre mleko. Na tym polega ogłupianie państwowego systemu. To jest właśnie list Samuela Duponta do generała Washingtona. Ten facet najpierw robił eksperymenty z Francją. Zaowocowało to rewolucją zwaną francuską, wykonaną przez 10 tysięcy żebraków podpuszczonych przez City, które przywędrowali z Belgii do Francji. A potem w Polsce, co doprowadziło do upadku Polski, a potem pojechał do Stanów Zjednoczonych i robił tam tą całą edukację. W zamian dostał monopol na produkcję prochu. Jak można ogłupiać ludzi? No najlepiej to robiąc liczne specjalizacje. Tak zwane wąskotematyczne specjalizacje. Proszę zauważyć, że jak poczytamy stare jakieś pamiętniki, to się okazuje, że w XIX wieku taki student, maturzysta, to znał grekę, łacinę, co najmniej jeden albo dwa języki obce w mowie i piśmie i potrafił obliczyć prędkość kuli armatniej wystrzelonej pod jakimś kątem tam, przy jakimś tam wietrze. To wszystko potrafili robić. A u nas się zmniejsza coraz bardziej tematy i tak naprawdę to po tej czteroletniej szkole średniej nikt języka nie zna w mowie i piśmie. Obliczeniach nie mówię, bo przecież pan Gertyk usunął matematykę z matury. 10 czy 12 roczników było bez matury. Matura to jest logika. Jeżeli ten przedmiot usunięto, to wiadomo, że z logiką jest na bakier. Dlatego się robi liczne specjalizacje. Każda wąska specjalizacja ma tylko jeden temat i w rezultacie koszt oszukiwania jest dużo tańszy. Na świecie w medycynie jest około 40 już specjalizacji. W Polsce 86. Ja się bardzo często spotykam z takim powiedzeniem. Przychodzi do mnie tam jakiś lekarz, kolega i mówi, ale panie doktorze, ja jestem okulistką, ja tam reszty już nie znam. No Matko Boska, no przecież najpierw kończyła dyplom szkoły wyższej. Nie było specjalizacji. Specjalizacja się robi po skończeniu. Nie, ona już jest ukierunkowana tylko na jeden temat. I teraz państwo bardzo często mylicie specjalizację z metodą leczenia. W każdej specjalizacji leczenie można przeprowadzać za pomocą różnych metod. Są metody zachowawcze i metody operacyjne. Zachowawcze to tabletki, masaże i tak dalej. Operacyjne to jest nóż. Na przykład ortopedia to jest leczenie chorób kości i stawów za pomocą noża. A osteopatia to jest leczenie tych samych chorób, ale zachowawczo. Wyniki są dziesięciokrotnie lepsze i nie ma powikłań po leczeniu zachowawczym. Mnie zawsze uczono, że
Jeżeli chirurg musi interweniować, to znaczy, że internista popełnił błędy. Bo coś, mówiąc delikatnie, spieprzył i dlatego chory jest w takim stanie, że trzeba mu coś tam wyciąć. I to niestety coraz bardziej u nas rozrasta się. Cztery podstawowe specjalizacje to jest interna chirurgia, choroby dziecięce, czyli pediatria i położnictwo, ginekologia. I praktycznie ci czterej specjaliści załatwiali całą sprawę. Na czym polega problem znowuż? Ano w XIX wieku zaczęła się tworzyć tak zwana współczesna medycyna. Proszę zauważyć, iść do jakiejkolwiek biblioteki, starych książek medycznych nie ma. Wszystkie zginęły. A przecież dzisiaj w dobie kserografów i tak dalej, to reprinty to żaden problem. To powinno być 10 minut czy tam 15 minut i można kopię taką uzyskać. A tego się nie robi, nie wolno. Zamiast tego nam się wciska, że jest tylko jedna medycyna. To jest ta, która jest wykładana na uniwersytetach. A cała reszta to jest szarlataneria. No bzdura, przecież ziołami się leczy od 2000 lat co najmniej. Jakoś nikt nie umierał, wszyscy żyli. To pozwala was lepiej okradać. Dlaczego mówię wprost okradać? No bo wy musicie płacić, czy chcecie, czy nie chcecie. Możecie nie chorować, ale i tak musicie podatek zdrowotny tak zwany płacić. No jeżeli, ja przypomnę może tak. Do tej pory w państwach pod zaborami płaciliśmy mniej więcej 10-18% podatek. Jak przyszła po 18 roku Polska, to Piłsudski od razu podniósł podatek do 37%. Piłsudski był agentem City i wykonywał polecenia, wszystko musiało iść do banków. Jak przyszedł Hitler zły, to obniżył nam podatki do 33%. No to wszyscy się ucieszyli, bo mniej muszą płacić. Potem przyszli dobrzy komuniści i podatek podnieśli do 50%. A potem już przyszła wolna Polska i mamy podatek 80%. No to jak was jeszcze można okraść? No najprostszy sposób stworzyć choroby i sami będziecie kupowali lekarstwa. Jak się wam wmówi, że macie osteoporozę, nietolerancję glutenu czy coś innego, to będziecie kupowali wszystko sami, a w tym jest VAT. A VAT to jest podatek płacony dla urzędników, czyli łapówka dla urzędników. W związku z tym, że jest monopol informacji, to bardzo łatwo można wszystko wymazać. Na przykład, nam się gloryfikuje Pastera, a to był zwykły hosztapler. Skąd my to wiemy? Albo jego siostrzeniec, który u niego pracował, prowadził pamiętnik. Jak oszukiwali przy tych szczepionkach. No i to zostało opublikowane jakieś tam 30 czy 40 lat temu i można do tego dotrzeć. Natomiast, bo Pasteur stworzył taką teorię. Choroba, bakteria czy wirus, antybiotyk i zdrowienie. Antybiotyk oczywiście musisz kupić i zapłacić i to rozkręca spiralę kosztów. Oczywiście można jeszcze przedtem zrobić szczepienie, żeby zapobiec tej chorobie i to znowuż rozkręca spiralę kosztów. Natomiast pan profesor Béchamp stwierdził, że to nie bakterie wywołują chorobę, tylko środowisko. Czyli jeżeli środowisko jest zatrute, no to będą choroby. Bardzo łatwo to można udowodnić. Wystarczy, że na przykład państwo pojedziecie do Egiptu. Znacie coś takiego, co się nazywa, jakie pojęcie zemsta faraona. A to polega tylko na znajomości fizjologii przez Arabów o wiele lepszej niż tą, którą nasi otrzymują w szkołach w Polsce. My mamy kostki w jelicie. Normalne jelito to jest rura, powiedzmy, średnicy 2-3 cm i długości około 4-5 metrów. Czyli powierzchnia tego jelita to jest 2000-3000 cm kwadratowych. Ale dzięki kostkom ona wzrasta do 40-60 tysięcy cm kwadratowych. To każda pani wie, że jak w domu sprząta, ma małą półeczkę, to tam tego kurzu jest mało, ale jak ma dużą półkę, to tego kurzu się dużo nazbiera. Nasi jadąc do Egiptu, to trwa 25-30 godzin, są wygłodniali, bo w samolocie nie można się najeść, na dworcach też drogo, więc wszyscy trzymają.
Przyjeżdżają tam, a tam się znajduje stół szwedzki wystawiony, jedźcie ile chcecie. No to się rzucają na ten stół. No i następnego dnia wszyscy zajmują toalety i przez 4-5 dni leczą się w ubikacjach, a mądry Arab zaciera ręce, bo zaoszczędził na żywieniu przez tydzień. A problem polega na tym, że kostki potrzebują około 2-3 dni na wytworzenie się. Czyli jak zmieniamy rodzaj pokarmu, to potrzebujemy 2-3 dni, żeby się tam te nowe kostki powstały. No i zamiast pierwszego dnia wziąć po łyżeczce, drugiego po łyżeczce, a dopiero trzeciego sobie dawać w krzyże, to oni zaczynają odwrotnie. No to jest właśnie nieznajomość podstawowej fizjologii. Na tym polega właśnie oszukiwanie człowieka. Pastera gloryfikowano poprzez taką książkę Łowcy mikrobów. Ona w latach 60. czy 70. była obowiązkową lekturą w szkołach. To była fikcja napisana przez Rothschilda. Konsorcjum Rothschilda, właśnie Rockefellera w amerykańskiej odmianie Rothschilda, napisało książkę, która momentalnie w 1926-1927 roku została przetłumaczona na 27 czy 30 języków. I w wszystkich krajach poprzez państwowy system przymusowej edukacji została wprowadzona. Proszę Państwa, Państwu się zdaje, że Hollywood pracuje, bo chcą zarobić, czy chcą artystów. Nie. Od 1955 roku do 1990 roku wyprodukowano ponad 1860 filmów przy pomocy CIA i FBI. Te wszystkie filmy katastroficzne, jakaś epidemia, jakieś tam pająki się pojawiające i tak dalej, to wszystko jest robione, żeby państwa przygotować, że jak gazety pokażą, że jest jakaś epidemia, to wy od razu sznurkiem polecicie się szczepić. To taki ma sens. I to stwierdzono, Waller chyba, taki dziennikarz w 30 roku przeprowadził taki eksperyment, radiową audycją udowodnił, że przyjechali obcy. I całe miasto wyludniło się, wszyscy zaczęli uciekać. Także was naprawdę bardzo łatwo można ukierunkować i będziecie robili to, co chce, są starsi i mądrzejsi. Naprawdę, to nie wymaga specjalnego problemu. Ta książka Łowcy mikrobów jest najlepszym dowodem tego, jak w spokojny sposób, pod pretekstem nauki, można było zrobić ludzi durniów. Jest tak zwana zemsta z faraonów też, że ci, którzy odkryli grobowiec Tutenchamona, wszyscy nagle umarli. Nie, umarli najzwyczajniej, zwykły sposób, tam nie było żadnej zemsty. Ale można to było nagłośnić w ten sposób, a ludzie uwierzyli. Choroby przewodu pokarmowego. Najprostszą, najczęstszą jest choroba wrzodowa. Albo żołądka, albo dwunastnicy. No i teraz co my widzimy? Gdzie Państwo pójdziecie, jak jest choroba wrzodowa? No najczęściej do gastrologa chcecie chodzić. A to zupełnie nie odpowiada prawdzie. Ja zaraz Wam pokażę, że stworzenie specjalizacji gastrologia służy tylko i wyłącznie zwiększeniu dochodów firm farmakologicznych. Nie ma nic wspólnego z waszym leczeniem. Jeszcze do 1870 roku w przypadku powikłań choroby wrzodowej pierwszy to zrobił Rydger, profesor w Polsce, wycięcie części żołądka. I to dawało wyleczenie stuprocentowe. Chory mógł wracać do życia. W ciężkich przypadkach krwawień taka operacja była niemożliwa. Nie znano jeszcze anestezjologii, żeby można było uśpić pacjenta na 2-3 godziny. I wykonywano prosty zabieg od 1940 roku, tak zwaną wagotomię. Przecięcie nerwu błędnego. I też chory był wyleczony. I to do końca życia. Dlaczego? Bo choroba wrzodowa wcale nie wynika tylko z produkcji kwasu solnego, czy tam braku, ale z wielu innych przyczyn może być spowodowana. W związku z tym leczenie wcale nie musi być tylko na hamowaniu wydzielania kwasu. To jest tak, jakby wam,
zawór w kranie pękł, a wy zamiast zmienić zawór, tylko ścieracie wodę. I napracowaliście się, ścieracie tą wodę, ścieracie, a woda wciąż się leje i nikomu z wam do głowy nie przyjdzie, żeby zakręcić zawór. To jest takie działanie gastrologów. Dlaczego? Bo proszę państwa, nasza wiedza rozwija się etapami. Pierwsze atlasy anatomiczne nowoczesnej historii to był dopiero XVII wiek. Pierwsze sekcje takie, chociaż to nie jest prawdą, bo sekcje wykonywano już około roku 1018. W Rzymie była uczelnia, gdzie kobiety mogły się uczyć medycyny. Dopiero potem to zahamowano. To nie jest prawda, że w średniowieczu kobiety się nie mogły uczyć. Mogły, tylko nie chciały. My musimy cofnąć się do czasów, jakby to powiedzieć, pierwszych anatomicznych obserwacji i sekcji, żeby zobaczyć, co stąd wychodzi. Czyli jaki jest system działania poszczególnych narządów. Jak już powiedziałem, XVII wiek to jest anatomia. W 1728 mikroskop został zastosowany dopiero do badań biologicznych. Potem minęło jeszcze 100 lat. I w 1848 roku syntetyzowano mocznik, co się uznaje za powstanie biochemii. A leczenie omeprazolem, lansoprazolem i tak dalej zostało wymyślone 100 lat później, bo dzisiaj. Od 1848 trzeba było czekać prawie 120 lat, żeby wymyślili omeprazol. Czyli zyski koncerny mają z tego, co 100 lat temu ktoś tam zrobił. Natomiast biofizyka jako przedmiot powstaje dopiero teraz, czyli gdzieś mniej więcej w latach 1970-80. Czyli trzeba będzie znowu czekać co najmniej 50 lat, żeby to wprowadzić w życie. Czyli wy korzystacie teraz z wiedzy w leczeniu, z tego, co 150 lat temu coś tam wyprodukowano. Takie jest opóźnienie, żebyście państwo to widzieli. Problem polega na tym, że w czasie rewolucji francuskiej w 1789 roku rzucono Boga z ołtarza i na to miejsce postawiono rozum. To się nazywa oświecenie rzekomo. Bzdura totalna. Proszę tak pomyśleć, na tak zwany chłopski rozum, bez tam żadnych astrologicznych wycieczek. Jeżeli wiara mówi, że tam na przykład na główce od szpilki jest 17 czy 12 diabłów, to co mi to szkodzi? Wiesz, ja nic z tym nie mam do czynienia. Ale jeżeli postawię na tym rozum, a to jak, kogo rozum? Jeżeli jakiegoś debila rozum tam powstanie, i on powie na przykład, że wszyscy nie macie jeść jajek, bo to jest cholesterol. I wy w to uwierzycie, no to zapłacicie własnym zdrowiem. A tak zostało to zrobione w latach 40., bo była epidemia kur i nie można było w Stanach Zjednoczonych odpowiedniej ilości kurczaków wyhodować, a przywiezienie jaj na przykład z Australii to w tym czasie było kilka miesięcy, no bo to trzeba było zebrać te jaja na statek, statek musiał dopłynąć, potem lecieli, no to powstawały zbóki. No zbóku się jeść nie da. W związku z czym stworzono teorię, że jajka są szkodliwe, bo mają cholesterol. I te ileś milionów białych ludzi w to uwierzyło. I stworzono nawet specjalny gatunek zielononóżki, że ona ma mniej cholesterolu. Jajka są dwa razy droższe, chociaż to jest głupota, bo czy chcecie, czy nie chcecie, to najwyżej 4 gramy cholesterolu mogą wejść przez przewód pokarmowy do organizmu. I to wcale nie jest ten cholesterol, bo my musimy stworzyć własny cholesterol. Bo to jest inna struktura. Ale wam to doskonale w głowy wtłoczono i wy w to uwierzyliście. Kto z państwa kogel-mogel je? No, wyjątkowo duża grupa ludzi. Ale normalnie, jak ja zadaję czasami pytanie, szczególnie takim 20-30-latkom, to oni nie wiedzą, co to jest. Oni nie wiedzą, jak się robi. A przecież to jest najzdrowszy, najłatwiejszy sposób otrzymania witamin A, D i K tych tłuszcza. Do tego jeszcze warto dodać zawsze łyżeczkę kakao gorzkiego, bo tam są mikroelementy, magnez i tak dalej.
I to spokojnie można jeść. A dzieci te małe w ogóle nie wiedzą. Jak się pytam, czy mama daje kogelmogel, nie wie, co to jest. Na tym polega systematyczne ogłupianie rządowego systemu. Proszę taką prostą sobie wyobrazić sytuację. Szkoła, ławki. Dawniej ławki były sztywne i dziecko musiało siedzieć. Teraz są krzesła, bo to rzekomo lepiej. Ale to dziecko, w zależności od wzrostu, jest cały czas zgarbione i wygięte. No to jeżeli od 7 roku życia zaczyna być wygięte, to po 12 latach nauki to ono ma ten kręgosłup taki. No to musi mieć chorobę. No nie da się tego inaczej. Żaden materiał nie może być tak długo, tak przeciążony, żeby nie dał efektów. Teraz, żeby kości były sprawne, to musi być witamina D. Jeszcze w pierwszym, drugim roku życia pediatrzy zwracają na to uwagę. A kto idąc z dzieckiem do pediatry w wieku lat 10, 12 czy 14 usłyszał, a proszę wykonać badanie 25 HD? No nikt. No to jeżeli do 16 roku życia tym dzieckiem musi się opiekować pediatra, to w jego obowiązku leży pilnowanie właśnie wzrostu kości, czyli wzmacniania. Jeżeli natomiast on nie zwraca na to uwagi, a 99% nie zwraca, no to nie dziwimy się, że potem mając 20 lat, on ma krzywicę. Dzieci, które tutaj biegają, mają bardzo proste objawy krzywicy. Mają przeczosy tutaj, wytarcie włosków. W książeczkach mają napisane, że badania były przeprowadzone i pediatra nie widział żadnej zmiany. No to jakie to były badania? Jeżeli się zleca wykonanie jakichś badań krwi, no to trzeba sprawdzić też 25 HD. Ale witamina D jest jak gdyby w dwóch postaciach. Tą, którą kupujecie w tabletkach, czy tam powiedzmy w kroplach, czy jakichś kapsułkach, ona się rozpuszcza tylko w tłuszczu. I ona dociera tylko do 80% komórek. Niestety 100% komórek ma receptory zależne od witaminy D. Te 20% to jest, dociera do nich witamina rozpuszczalna w wodzie, czyli siarczan, czyli ten dar Pana Boga. Za darmo. Ale to jest tylko w godzinach między 11 mniej więcej a 13. No, oczywiście tam pół godziny w tym nie gra roli. Ale tylko w ten czas kąt badania jest taki, że to tworzy witaminę D. Popołudniowe opalanie nie ma żadnego znaczenia. Tylko jest pewien problem. 5000 genów odpowiada za naszą odporność, na przykład na raka. 5000 genów. Ale z tego 75% zależy od witaminy D. Niestety w większości tej otrzymywanej od Pana Boga, a nie tej przez człowieka. Czyli innymi słowy, możecie być Państwo opaleni na brązowo, a wcale nie mieć odpowiedniej ilości tej witaminy rozpuszczalnej w wodzie. I możecie chorować. I odwrotnie. Możecie nie być opaleni, ale mieć dużo tej witaminy D i nie chorować przez cały rok. Na tym polega problem. Pomimo, że witamina D jest znana od chyba 1906 roku, czyli ponad 100 lat, nie umiano syntetyzować witaminy rozpuszczalnej w wodzie. No to jeżeli nie macie tej odpowiedniego poziomu, no to dziwicie się, że potem musicie chorować? Jeszcze ani razu nie miałem pacjenta, który by miał raka z prawidłowym poziomem witaminy D. Jeżeli ktoś ma te 80-100 nanogramów, to nigdy nie przyjdzie do mnie z rakiem piersi u kobiet, czy rakiem przydatków, czy macicy. Jak panie mają raka piersi, to mają zawsze poniżej 20, nawet 10, a niektóre nawet nieoznaczalne. Czyli tak mało, że metodą naszą dzisiaj nie możemy tego znaleźć. Bo jej nikt nie powiedział, ale w szkole jeszcze pamięta, że dostawała traumę. No to tylko dzieciom się daje. No zaraz, jeżeli to jest czynnik potrzebny wszystkim do końca życia, to jak można mówić, że tylko roczne dziecko ma dostawać, a potem nie? Do 70 roku wszyscy w szkołach dostawali traumę.
Potem ze względów politycznych pan Gierek oddał nasz tran do Korei. No i oczywiście w Polsce już tego tranu nie było. Ostrzegam, teraz nie warto tranu kupować, bo to jest tran robiony najczęściej gdzieś tam w Peru, Chile i jakość jego jest taka, że nie tylko, że nie wznosi poziomu witaminy D, ale spada. Nie warto tego naprawdę, to jest wyrzucony pieniądz. Proszę zobaczyć poszczególne narządy i wysokość unerwienia. Teraz my mamy dwa, jak gdyby, systemy. Państwo musicie wiedzieć, że wszystkie przeciwciała znajdują się praktycznie w 75% w przewodzie pokarmowym. Czyli wychwytywanie trucizn jest na etapie przewodu pokarmowego. Jeżeli w przewodzie pokarmowym jest odpowiedni, dobry, prawidłowy zestaw bakterii, to one zdążą wszystko zniszczyć i nic do ściany nie przejdzie. Można to obrazowo sobie wyobrazić, jak grzyb jest na ścianie. Jak jest dobry tynk, to możemy drapać i on nie spada. Ale jak grzyb podejdzie pod tynk, to dotknąć ten tynk i wszystko spada. I to samo się dzieje w naszym przewodzie pokarmowym. I teraz mamy problem natury logicznej. Mówię o tym specjalnie, bo przecież od 45 roku, zaraz jak komuniści przyszli, to zlikwidowano logikę w szkołach. Dwie metody leczenia. Jedna się nazywa homeopatia, a druga się nazywa wakcynologia. Jedna i druga opiera się na tym samym założeniu filozoficznym. Mała ilość czegoś powoduje uodpornienie organizmu na dużą ilość tego samego. Homeopaci dają tam rozcieńczenia 1 do 1000, 1 do miliona i twierdzą, że to działa, bo następna choroba powodowana przez ten czynnik nie zostanie w organizmie, nie będzie się rozwijała. Dokładnie to samo twierdzą wakcynolodzy. Jeżeli damy małą ilość osłabionych bakterii, no to wytworzy się odporność w organizmie i jak ten człowiek spotka się z dużą ilością bakterii, to mu się nic nie stanie, bo on już będzie miał przeciwciała. To ja mam takie proste pytanie. Dlaczego jedna z tych metod jest zwalczana sądownie przez rząd, a druga jest dofinansowana przez rząd? To jest dokładnie to samo. Na wakcynologii się zarabia. Problem polega na tym, że po pierwsze, u nas w Polsce teoretycznie sanepidy tworzą jeden zespół. To nie jest oddzielna instytucja, tylko to jest centralny system. Czyli powiedzmy, główny inspektor sanitarny mógłby być zarejestrowany w tej firmie, bo reszta podlega jemu. A tak nie jest, każdy oddzielnie, czyli jak rozbicie dzielnicowe. A po drugie, nigdzie nie podano, jaki jest regulamin wydawania tych pieniędzy. No bo podam prosty przykład. Szczepionka przeciwko HPV, ta sama, tej samej firmy GlaucoSmithKline, w Chinach kosztuje w przeliczeniu 800 zł, a u nas 1500. No to ktoś zarabia prawie 100%, nie? 700 zł. Jeżeli w Polsce się tych szczepionek rocznie, różnych, od 8 do 10 milionów sprzedaje rocznie, niech to nie będzie 700 zł, niech to będzie 200 zł. No to popatrzcie, jaki to jest zysk. 8 milionów razy 200 zł. No to się nie dziwcie, że to jest w izbie handlowej zarejestrowane. A jeżeli to jest zysk, to jaki jest regulamin wydawania tych pieniędzy? Kto je dostaje, mówiąc krótko, do kieszeni? To nie jest u nas nic nowego. W 1926 roku Piłsudski zrobił zamach stanu. Dostał 800 tysięcy funtów od City i zrobił zamach stanu. Przejął władzę. 800 tysięcy funtów w tym czasie to było jakieś 7-8 milionów złotych. No przecież on ich nie zjadł osobiście. Musiał tam wypłacić rozmaitym generałom, jakimś tam innym osobom, którzy się przyłączyli do tego płuczu. I do dzisiaj
nazwiska ich są tajne. Do dzisiaj nie można się dowiedzieć, kto od Piłsudskiego dostał konkretnie w łapę, żeby do tego pułczu przystąpić i obalić rząd. Tak się trzyma władzę. I to samo dotyczy tutaj. Od 20 ponad lat sprzedaje się te szczepionki, jest zysk, ale wy jesteście za głupi, żebyście mieli wiedzieć, kto pieniądze bierze. To jest tylko odpowiednia kadra starszych i mądrzejszych, którzy tym żyją i mają wyboru, mogą robić, co chcą. To jest jedna sprawa. Teraz, jak mówiłem, 75% przeciwciał znajduje się w przewodzie pokarmowym. Potem 20% to jest skóra, układ oddechowy i około 5% jest w krwi. No to dlaczego się podaje szczepionkę bezpośrednio do krwi? Tam jest tylko 5%. Tak jakbym się spytał Państwa, czy z dokładnością do 5% wiecie, ile macie pieniędzy w kieszeni, to by były na pewno trudności. Duża część by wiedziała, ile mniej więcej ma, ale dokładnie co do grosza to nikt nie wie. A oni tutaj cały wysiłek położyli, żeby podawać do krwi. Dlaczego? No bo nieprawdą jest sama definicja szczepionki. Oni przyjęli, że definicją szczepionki jest produkt biologiczny. A jakim produktem biologicznym jest neurotoksyna zwana aluminium, rtęć czy polisorbat 80? To są chemiczne związki. No i pod tym pretekstem można podać do układu, do krążenia właśnie toksyny znane na świecie. Polisorbat 80 powoduje bezpłodność u kobiet. Tu ostrzegam od razu. W 2011 roku, jak pani Kopacz była tam w Izraelu na tym spotkaniu rządowym, polskiego rządu, posiedzeniu wyjazdowym w Izraelu, to zaraz potem firma Teva przejęła polski rynek farmaceutyczny. Na przykład NOSPA. NOSPA sporo kobiet i dziewczynek bierze, jak ma problemy menstruacyjne. I nie wiadomo, dlaczego tam się nagle znalazł polisorbat 80. Po co? Tam ma być związek rozkurczowy, a nie toksyczny, powodujący trzymanie miesiączek. Wiadomo, że mniej więcej po 3 latach brania dochodzi do menopauzy. Jednocześnie to powoduje zmianę absorpcji wapnia, a zmiana absorpcji wapnia wpływa na osteoporozę. A osteoporoza, no to jest właśnie to zgięcie kręgosłupa, które występuje. Czyli tworzy się łańcuszek chorób. No tak, ale już powiedziałem, jak 80% już płacicie podatku, to żeby zwiększyć od was pieniądze, lepiej was okradać, to trzeba stworzyć nowe choroby. Jak się stworzy nowe choroby, to sami kupujecie. Sejm nie musi nowej ustawy podatkowej wymącić. Wy sami idziecie, płacicie, no i VAT oczywiście z podatkiem. Proszę Państwa, proszę nie wierzyć w te informacje podawane przez internet, na przykład o rodzie Rothschildów. Tam jest podawane, że w czasie wojny napoleońskiej on tam coś zarobił i tak dalej, i potem powstały banki. Nieprawda. Ja miałem w ręku almanach niemiecki z 1896 roku, czyli prawie 100 lat po tym, jak to się rzekomo działo. I tam pisało Rothschild, patrz, Raskol, a Raskol kupiec. Żadnym bankierem jeszcze nie był w 90 roku. Był kupcem, dostawcą dworu księcia Hesji. Czyli cała legenda powstała dopiero w latach 20. Ale wy wierzycie, że tak, no to stary ród. Nieprawda. Na czym polega wiedza, przekazywanie wiedzy? Na informacji. Dawniej u nas było ponad 2000 tytułów i każdy lekarz, jak coś tam zaobserwował, mógł tak zwany list do redakcji wysłać, że powiedzmy podanie tego leku i tego razem powoduje takie czy inne komplikacje. Ale po 90 roku już tego nie może robić, bo całe polskie piśmiennictwo zostało zniszczone, a mamy tylko biuletyny koncernów zagranicznych. No a tam się nie może ukazać nic, co będzie przeciwne sprzedaży leku. Proszę zobaczyć, jak często słyszymy komunikaty. Wycofuje się ten lek, wycofuje się ten lek, wycofuje się ten lek. No jak to? Jeżeli odpowiednie służby przebadały lek i wprowadziły go do obiegu, to jak można go potem wycofywać nagle? To znaczy, że nie przebadały. I tutaj mamy bardzo ciekawą historię z szczepionkami.
W styczniu tego roku poseł Wilk odczytał informację, że Ministerstwo Zdrowia nie posiada żadnych prac naukowych, które by wskazywały na skuteczność szczepionek i ich bezpieczeństwo. Oficjalnie to odczytał z trybuny sejmowej. A potem mamy całą masę tak zwanych troli, na przykład główny inspektor sanitarny, który twierdzi, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami medycznymi. No jeden podlega drugiemu. Ministrowi podlega ten. To znaczy, że jeden z nich kłamie. No jeżeli jeden z nich kłamie, a to jest zdrowie publiczne, to powinien się tym zainteresować pan Ziobro. No bo to jest już poważne kłamstwo. Pieniądze wychodzą z kraju na te szczepionki. No a minister sprawiedliwości nie rusza tematu, który kłamie. No bo jeden z nich musi kłamać. Jeżeli w ulotce czytamy, nie przebadano danego preparatu na nowotwory, czy tam na kobiet w ciąży i tak dalej, to jak można ogłupiać ludzi, tłumacząc, że to jest najlepiej przebadany preparat? Firma twierdzi, że nie badała tego nigdy. Ich to nie obchodzi. A w Polsce gadająca głowa w telewizorze twierdzi, że to jest najlepiej przebadany preparat. No ktoś kłamie. Czy ta ulotka firmowa jest, że tak powiem, przestępstwem przeciwko dokumentom i w ten czas znowuż pan Ziobro powinien ruszyć z tego fotela swojego i coś zrobić, albo też kłamie ten przedstawiciel urzędu, który to twierdzi, że to jest przebadane. No to też powinien go aresztować, bo to jest urzędnik państwowy, który wprowadza w błąd społeczeństwo. U nas nic takiego nie ma. Jak ogłoszono, że nie udowodniono istnienie wirusa odry, to co się dzieje? No nagle w Polsce mamy gazetową epidemię odry. I znowuż, jak kłamstwo ma krótkie nogi. Twierdzą, że jest epidemia odry tam gdzieś pod Warszawą, w Szczecinie, gdzieś jeszcze i tak dalej. A potem się okazuje, że to chorują Ukraińcy, którzy przyjechali do nas. No zaraz, o tym, że na Ukrainie jest epidemia, to my wiemy od co najmniej 2 lat. To jest bardzo ciekawa sprawa. W 2005 roku wstrzymano szczepienia przeciwko odrze na Ukrainie ze względów finansowych. I do 2015 nie szczepiono dzieci ukraińskich na odrę. Liczba zachorowań, która w 2005 roku była około 30 tysięcy, spadła do 50. I przez te 10 lat tylko mniej więcej 50 dzieciaków chorowało na odrę. Na całą Ukrainę. 42 miliony ludzi. No tak nie może być, przecież stracimy zysk. No i stworzono tak zwaną fundację, która zaczęła kupować od tych firm szczepionki. I w 2016 mieliśmy już 12 tysięcy zachorowań, w 2017 35, a w 2018 chyba doszło już do 50 tysięcy zachorowań. No to jest biznes, nie? 50 tysięcy, to można na nich zarobić. I wiedząc o tym, bo z Kijowa do Warszawy nie jest tak daleko, czyli pan minister wie, że na Ukrainie choruje 50 tysięcy chorych i nie robi kwarantanny i nie zamyka granicy, tylko wpuszcza ich wszystkich do kraju. No to jest przestępstwo przeciwko tak zwanym zaniechaniu obowiązków swoich. Bo on jest odpowiedzialny za to, żeby osoby chore nie wpływały, nie przyjeżdżały na teren Polski. No i 3 lata trwa to i nie ma żadnego zakazu wjazdu chorych do Polski. Czyli zależy na tym, żeby właśnie epidemia wybuchła. Bo trzeba siać strach u ludzi, bo strach jest najlepszym dowodem, że ludzie będą płacili. Bo ludzie się boją, jak się dobrze postraszy, to wszystko kupią. No i taki jest sens tego. Dlaczego tak się dzieje? No znowuż państwo nie chcecie wierzyć. Wszyscy mówicie, że jesteście wierzący, ale jak przychodzi to do czego, to ta wiara wam gdzieś ucieka. A przecież oficjalnie najważniejsza osoba w kraju, no powiedzmy druga najważniejsza, twierdzi, że Polska jest własnością kogoś z Zachodu. Czyli jesteśmy kolonią. No a w interesie kolonii jest, żebyśmy płacili. I wszelkie sposoby, które zwiększają podatki, są dobre. To się da wyjaśnić. Dlatego tak szybko się zmienia u nas ustawy, żeby właśnie można było więcej wyciągnąć z tego ludu na dole. I to jest logiczne. Tutaj nie potrzeba żadnej dodatkowej argumentacji. Muszę się cofnąć do podstawowych pojęć, które wymazano z historii Polski. Co to jest cywilizacja i co to jest kultura? My jako ludzie
jesteśmy jakby dualistami. To znaczy mamy ciało i mamy coś, co się nazywa duchem. To nie jest to samo, co rozum. Rozum to jest galareta biologiczna. Każdy mniej więcej ma taką samą. Ale to wcale nie znaczy, że on myśli. To jest zupełnie co innego. Otóż ten rozum, czyli część materialna, wymyśliła prawo. Jeżeli to prawo obejmuje duże ilości ludzi, czyli narody, federacje, plemion i tak dalej, to się nazywa cywilizacją. Natomiast kultura to jest odwrotnie. Nasza myśl została przerobiona na fizyczną wartość. Na przykład ubranie, buty, książkę. To jest kultura. Taniec, budowa domu. To jest kultura. W tej samej cywilizacji może być 20, 50 i więcej kultur. To nie ma nic, jedno drugiemu nie przeszkadza. Ale nie ma czegoś tak jak cywilizacja mechaniczna. Cywilizacja to jest zawsze prawo. Czyli nasza materialna część stworzyła jakąś ułudę. Bo prawo to jest ułuda. To nie jest coś twardego. Proszę zauważyć, w Chinach mordowanie dzieci jest normalne. Nikt nie widzi w tym nic złego. Można mieć jedno dziecko, jeżeli masz drugie, to biorą taką kobietę przed porodem do specjalnego obozu. Jak ona rodzi, to obok jest beczka z wodą. Biorą dziecko za nogi, pokazują jej, że jeszcze się rusza i wkładają do tej beczki. Przytrzymują, aż się przestaje ruszać, no i wszystko jest zgodne z prawem. W 2015 roku Japończycy ustalili prawo, że można swoje ciało sprzedać do restauracji. Dostaje się 20 tysięcy dolarów. Trzeba podpisać tam odpowiednie porozumienie przed 20 czy 30 rokiem życia. No i w ten czas, jak u mnacha tam zakazy są tego i tego, jeść nie mogę tego i tego i tak dalej. I moje ciało idzie do danej restauracji i normalny kalibanizm. Dlatego musimy zwracać uwagę, co my chcemy mieć. Czyli innymi słowy, czym nasza cywilizacja różni się od cywilizacji innych? Proszę zobaczyć na tej mapie. U góry Ameryka Północna, na dole Ameryka Południowa. Przed tak zwanym Kolumbem, to jest też bajka, ale już inna, u góry i na dole było po mniej więcej 40-50 milionów ludzi. Górę, czyli Amerykę Północną, kolonizowali protestanci. Głównie Anglicy, Holendrzy. Na dole Amerykę Południową, z Meksykiem włącznie, kolonizowali źli Hiszpanie, czyli katolicy. No i co teraz mamy po tych 300 latach? U góry Indian nie widzimy. Są rezerwaty tylko, czyli obozy. Zamknięci, wyjść nie mogą najczęściej i tak dalej. A w Ameryce Południowej przez tych okrutnych konfiskadorów kolonizowanej, przez tą inkwizycję, jak to mówią, mamy 26 państw. Mają biblioteki swoje, mają swoich naukowców, mają swoje wykopaliska i tak dalej. Na tym polega różnica między cywilizacją łacińską, a cywilizacjami na przykład bizantyjskimi, turańszczyzną i tak dalej. W cywilizacji łacińskiej każdy odpowiada za siebie. Czyli możemy sami wybrać dziewczynę, którą się chcemy żenić, możemy sami wybrać sobie studia, na które chcemy iść i tak dalej, i tak dalej. A w cywilizacjach tamtych nie. Tamte są cywilizacje zbiorowe. Czyli ktoś u góry decyduje, co mamy robić. Na przykład, żeby Żydzi mogli iść do swojej bożnicy, to musi być ich 10. Jak jest mniej, to mu jest tak zwany zawód stacza, który robi za 10. Dlaczego Żydzi żyją w kahałach? No bardzo prosto. Jeżeli mięso musi być koszerne, no to zabić taką krowę koszernie, która waży 500 kg, no to nie da się tego skonsumować dla jednego. Te 500 kg to trzeba rozdzielić, no bo się zepsuje. Lodówek nie było. I dlatego lepiej było zawsze żyć w gettach. 4-5 wieku przed naszą erą już były getta właśnie po to, żeby mięso się nie psuło. No to jest normalny interes. Natomiast to samo z muzułmanami. Wszyscy muszą o określonej godzinie padać na twarz, bo to tak religijnie to wymaga. Czyli prawo, które wymyśli rządzący, jest najważniejsze. Można zabić matkę ojca, bo tak kazał szef. Nie ma grzechu.
a u nas zawsze morderstwo jest morderstwem. I teraz następuje mieszanie. Od mniej więcej przyjścia Sowietów do nas, a już wcześniej znacznie, mamy objawy cywilizacji zbiorowej, czyli azjatyckiej. Proszę zauważyć, nawet w kościele dawniej był prymas, potem biskupi, potem proboszcze i tak dalej. A teraz nie, teraz już nie ma prymasa, tylko jest kolegium biskupów. Czyli zbiorowa odpowiedzialność, kolegium episkopatu coś tam podejmuje decyzję i wydaje. Już nie ma tego, jak dawniej było, że prymas powiedział, nie ma co dyskutować. To świadczy, że się tworzy jakaś nowa religia. Już nie ma indywidualnej modlitwy do Pana Boga, tylko musisz robić to, to wszyscy. Drugi Sobór Watykański powiedział wyraźnie, który skończył się w 1968 roku, że o zmianie liturgii nie było mowy. A mniej więcej od 1974-1975 roku nagle język lokalny zaczął dominować w tym okręgu. No zaraz, a kto przetłumaczył te wszystkie modlitwy na język lokalny? No nie było takiego tłumaczenia, poza tym to za krótki okres. W Biblii Wujka, tej pierwszej polskiej Biblii, imię Pana Boga JHWH jest powtórzone 6700 czymś razy. A w tej Biblii, która się teraz ukazała, tak zwanej tysiąclecia, jest tylko 200 razy. No a przecież tam na dole pisze, ni kropka, ni kreska nie może być zmieniona, bo to jest słowo Pańskie. To kto wyciął 6000 imiona Boga? Na tym polega oszustwo, które można robić, jeżeli się posiada monopol na informacje. Podaję specjalne te przykłady, jak gdyby oddzielne, bo to pokazuje, co można robić w naszej medycynie. Proszę Państwa, coś, co nazywamy moralnością, jest zawsze oceniane wysoko. Nie? A moralność to jest coś złego. Ale zgodnie z prawem Newtona masa ciągnie zawsze w dół. I to zmienia nam prawodawstwo. Dawniej było tak zwane prawo boskie, nie zabijaj czy nie kradnij. A teraz Sejm może zmienić w ciągu tygodnia prawo. I nie zabijaj, ale tylko tych, którzy mają długie włosy, a resztę może zabijać. To już nie podchodzi pod prawo. Na tym polega właśnie ta głupota prowadzenia ludzkiego umysłu na ołtarze. Nam jest wszystko nie tak prawne. Musi być stałe. Nie można sprawa zmieniać z dnia na dzień. A oni zmieniają nieraz 4 razy w roku tą samą ustawę, tworząc nowelizację. No jak to? Na czyje polecenie? To nie mogli przedtem posiedzieć sobie dzień dłużej i wymyślić dobrze? No ale jak się ma tylko wykształcenie typu szkoły pomaturalnej, no to trudno, żeby się coś wymyśliło. Nie da się tego. Gdyby Państwo chcieli właściwie brać udział w wyborach, to powinno być tak. Nie, że się kończy 18 lat. Do wyborów można iść, jak się co najmniej 5 lat popracuje. Jak się nabędzie doświadczenia jakiegoś. A wybranym na radnego czy na posła, to odpowiednio trzeba mieć 10-20 lat pracy zawodowej. No bo on musi coś wiedzieć, co ma zmieniać. A nie, że przecinek ma przestawiać tylko. A nie można tego się nauczyć bez doświadczenia życiowego. Z żadnej książki się chirurgii jeszcze nikt nie nauczył. I tego się nie da zrobić. Także proszę Państwa, no nie da się zbiorowo tworzyć moralności. A tak u nas w tej chwili jest. W związku z tym można sprzedawać każdy preparat, jaki się chce, byle dawał zysk i żeby mnie na tym nie nakryli. Jak mnie nie nakryją i tam uda mi się wymykać przed sądem, to jest wszystko w porządku. Czyli proszę sobie zapamiętać, cywilizacja to jest wyidealizowana materia, czyli zasady życia zbiorowego, czyli prawo. A kultura to jest z kolei zmaterializowana idea. Nasza idea w mózgu, czyli myśl przemieniona na jakiś tam obraz materialny. Od mniej więcej 1905 roku stosuje się nawozy sztuczne. I proszę zauważyć, że wszyscy sypią NPK, czyli trzy pierwiastki. A przecież my potrzebujemy do budowy naszego ciała 86 pierwiastków. Dawniej, jeszcze w średniowieczu, była tak zwana trójpolówka. Zmieniano co 3 lata pole i były
nawozy. Była gnojówka, którą można było rzucać na pole. A gdzie teraz widzicie gnojówkę? Przecież głupie przepisy wprowadzane w Polsce zabraniają rolnikowi mieć w jednej oborze krowy i świnie. Zawsze budowano chałupę przez tysiące lat. Jedna część była mieszkalna, żeby w zimie nie wychodzić na powietrze, to była duża sień i sienie się wchodziło do pomieszczeń gospodarczych, gdzie stały konie, krowy, owce i świnie. I to nieraz, powiedzmy, 30 koni stało w takim majątku, 100 czy ileś tam krów i tam 50 czy ileś świni. Komu to nie przeszkadzało, żadnej choroby nie było. Teraz nie wolno. W związku z tym krowy zniknęły. Zniknęły krowy, no to skąd mieć gnojówkę? A nie ma gnojówki, to następuje wyjałowienie gleby. Bo tylko trzy pierwiastki sypią. Znacie Państwo pojęcie golizny? Na polu nagle w pewnym rejonie nic nie rośnie. No i jak się wysypie tam wóz gnojówki, skądś dostany, to nagle wszystko zaczyna rosnąć z powrotem. Wszystkie choroby wcale nie zależą od bakterii czy wirusów, tylko od niedoboru pierwiastków. To, co profesor Beauchamp mówił 100 lat temu ponad. Na przykład choroby tarczycy, niedoczynność tarczycy, brak selenu, brak witaminy D, brak żelaza, to wszystko może spowodować niedoczynność tarczycy. To dlaczego oni, mam na myśli wszystkich tych internistów, tyrologów, zamiast wykonać badania najpierw, od razu wszystkim dają Euthyrox. No to można, to samo rozumowanie kontynuując, można powiedzieć, no każdy może się złamać, tak? No to od razu wszystkich w gips sadzić. Jaki interes dla pracowników gipsowych? Nie można w ten sposób stosować leczenia, bo to jest bez sensu. Trzeba znaleźć przyczynę niedoboru, a selen to wystarczy, że 10 orzechów tych brazylijskich mniej więcej dwa razy w tygodniu ktoś zje i wszystko jest wyrównane. Większość chorób, osób biorących, znaczy większość chorób, których podejrzewa się, że stwierdziło się niedoczynność tarczycy i daje się nawet 50 czy 100 gramów leku, można z tego wyciągnąć i oni wcale nie muszą brać leków. Czyli nie są podatnikami netto do końca życia. To samo dotyczy cukrzycy, szczególnie typu drugiego. O tym jeszcze będę mówił. Ale całość polega na tym, że błąd jest w Ministerstwie Rolnictwa, które nie wprowadza badań niedoboru pierwiastków i skażenia tych rolniczych płodów rozmaitego rodzaju substancjami typu pestycydy, herbicydy i tak dalej. Przecież DDT powodowało niszczenie skorupek jaj. O tym wiadomo już tam 70 lat temu. A związki pokrewne DDT nadal się produkuje. Glifosat już jest tak powszechny, że w mleku niemowląt już, znaczy niemowlęta z mlekiem dostają, w moczu niemowląt już jest. No to jeżeli to małe dziecko waży tam kilku gramów, już jest trute związkiem rakotwórczym, to się dziwicie, że mając lat 4 czy 5 ma białaczkę? No po 4 latach trucia? No weźcie sobie pół litra i pijcie przez 4 lata i zobaczycie, jak będziecie wyglądali po tych 4 latach. To jest dokładnie to samo. Jak wypijemy kieliszek czegoś raz na tydzień, to się nam nic nie stanie. Wręcz przeciwnie, jest pewnego rodzaju wyczyszczenie bakterii, czyli wyrzucenie tych złych. Ale jak będziemy codziennie pili po pół litra, to nie ma siły, zawsze będziemy chorzy. To dokładnie ten sam mechanizm. Pokażę to na jeszcze jednym przykładzie związków zawodowych. Proszę Państwa, wam wmawiano, że związki zawodowe są po to, żeby broniły robotnika. Taki był cel. No dobrze, a kto wymyślił pojęcie komunizm? Wszyscy używacie komuniści, komunizm, komunizm, wszystkich odmiana przypadków. A skąd to słowo powstało i kiedy? W połowie XIX wieku na konferencji zorganizowanej przez Rothschilda dla tych wszystkich tak zwanych grup niepoprawnych, opłacanych przez Rothschilda, stworzono wspólny mechanizm
ogłupiania ludności. Na czym polega problem? Pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku eksplozja pary, czyli maszyny parowe, wszystkie tam urządzenia techniczne, stocznie, które zatrudniały 20 i więcej tysięcy ludzi, jakieś tam stalownie i tak dalej. No, mając taki duży zakład i taką dużą grupę ludzi tam pracujących, trzeba wiedzieć, o czym oni myślą. Żeby któryś się nie dał przekonać przez konkurencję i nie podłożył tam w szprychy jakiegoś metalu czy czegoś innego, co by naraziło mnie na, powiedzmy, miesięczny przestój, bo maszyna by się zepsuła. Oczywiście mogę opłacić różnych osobników, tych robotników, żeby mi donosili, co tam myślą ci pozostali koledzy. Ale o wiele prościej jest stworzyć związek zawodowy. Związek zawodowy dlatego, że robotnicy sami muszą płacić za niego. Tych agentów to ja muszę opłacać. A jak się stworzy związek zawodowy, to robotnicy sami ich opłacają. Przecież proszę zobaczyć, jak to wyglądało normalnie. W 1945 roku zakłada się w Polsce związki zawodowe. No zaraz. My mieliśmy w 1945 państwo robotniczo-chłopskie. No to jak związek robotniczy, który miał bronić robotnika przeciwko robotnikowi? No w rządzie też był robotnik, bo to było państwo robotniczo-chłopskie, czyli znowuż ci sami ludzie siedzieli. Już logiką tu jest bakier. A teraz, kto fizycznie zakładał związki zawodowe w Polsce? Aleksander Zawadzki. Pierwszy przewodniczący. No ale to był generał informacji wojskowej. OHAB. Generał informacji wojskowej, czyli córki GRU, czyli wywiadu sowieckiego. Kazimierz Witaszewski, generał informacji wojskowej. No to proszę mi powiedzieć, jaki jest związek generałów informacji wojskowej z pracą robotników? Ja nie widzę. Ale da się to doskonale wytłumaczyć, że wojsko chciało wiedzieć, co się dzieje w tych zakładach. Jak się stworzyło już strukturę, bo proszę Państwa, na czym polega cały szkopuł? Szkopuł polega na tym, że nam się mówi, że musicie się zjednoczyć, musicie stworzyć jakieś organizacje, to będziecie silniejsi. Nieprawda, jest dokładnie odwrotnie. Bo jeżeli stworzymy jakąś organizację, to organizacja ma zarząd. A ten zarząd bardzo łatwo zmobilizować do pracy w właściwym kierunku. Albo daje się stypendia dla dzieci, dawniej to były wyjazdy do Bułgarii czy na Krym, talony na samochody, a teraz tak samo jest. W związku z tym można tych działaczy w właściwym kierunku poprowadzić tak, jak się chce. Po 10 latach dopiero zwykli ludzie zaczęli wchodzić do związków zawodowych, ale tylko dlatego, że przez 10 lat szkolenia można było wytworzyć własną partię. I na tym polega cała sprawa. Marx napisał manifest komunistyczny, tak? Nieprawda. To był manifest komunistycznej partii Niemiec. A kto opłacał Marksa? No z czegoś trzeba żyć, nie? No Rothschild go opłacał. Przez jednego z swoich dyrektorów cały ten związek był opłacany przez Rothschilda. Rzekomo Lenin w tej Genewie tam pisał listy i odezwy do ludu pracy w Sowietach, znaczy w Rosji. No dobrze, a kto miał, skąd miał pieniądze na to? Genewa to jest najdroższe miasto na świecie. No to ktoś musi za to płacić, nie? A teraz jak ja produkuje jakieś tam biuletyny, no ktoś musi to wydać. No idźcie do drukarni i powiedzcie, że chcecie 10 tysięcy egzemplarzy tam 20-stronicowych. To zaraz wam cenę tak sypną, że od razu usiądziecie. Tak samo jak Piłsudski, współpracownik Lenina, jeden z jego redaktorów, pisał tego robotnika rzekomo, ale robotnik był wydawany w Londynie, w City. I do Polski przychodził tylko transportem. Nie było drukarni, która by to dorobiła. No to dlaczego angielskim kupcom opłacało się drukować robotnika dla polskich ludzi? Macie odpowiedź. To wszystko jest tylko kwestia właściwego przedstawienia sprawy.
takie trzy choroby podstawowe. Zacznę od atopowego zapalenia skóry, bo to u dzieci jest najczęściej. Leczy się to szpitalnych wypisów, tyle tam różne rozmaite maści, sterydy. A wystarczy wyleczyć przewód pokarmowy. Wystarczy temu dziecku za 2 złote tygodniowo kupić szklankę mleka kwaśnego i dziennie mu podawać. No miałem takie przypadki, że 8 razy w szpitalu taki 3-letni dzieciak, owinięty cały w bandażami, bo się drapał, bo o tym. Mówiłem matce, że ma podawać kwaśne mleko łyżeczką, żeby się przyzwyczały, żeby te kostki odbudowane zostały, a potem już ma podawać szklankę. Mamusia zapomniała, jak widziała, że to dziecko tak siedzi, patrzy się w ściany i całe otępiałe, no to jak mu podała szklankę, to dziecko wypiło szklankę, bo to dobre. No niestety biegunka wystąpiła, co było zrozumiałe. No i mama się przestraszyła, że coś się dzieje. To był czwartek. No ale jak poniedziałek biegunka ustąpiła, a dziecko nadal siedzi, to sobie przypomniała, że ma podawać po łyżeczce, zaczęła podawać po łyżeczce, a już w czwartek dziecko biegało normalnie. Bawiło się z innymi dziećmi. Wszystko zginęło w ciągu 2-3 tygodni. Nie trzeba żadnego leczenia było robić. Na tym polega właśnie uzupełnianie niedoboru pierwiastków. A to zależy od żywienia. Ale jeżeli żywienie jest takie, że dostaje wciąż tylko te 3 NPK pierwiastki, no to musi zabraknąć. I dlatego trzeba brać zioła, bo zioła są z różnych miejsc, więc prawdopodobieństwo, że tam będą te brakujące pierwiastki, jest większe. Proszę zauważyć, w żadnym sklepie, na żadnym chlebie, na żadnej kiełbasie nie ma podanego składu. Na żadnej stronie internetowej sanepidu ani żadnej innej instytucji nie ma wyników badań. A oni powinni kontrolować żywność, szczególnie w tych supermarketach. Bo tam liczne były przekręty, że zmieniano opakowania, zmieniano datowanie i tak dalej. No to taki protokół pokontrolny powinien być. Przecież sanepid działa za nasze pieniądze. No chyba, że jest inaczej, ale tego nie wiem oficjalnie. Czyli jeżeli sanepid działa za nasze pieniądze, to są jawne wyniki. No oni to robią, a żadnych wyników nie ma. Czyli możemy przyjąć, że sanepid przez ostatnie 30 lat w ogóle nie działa. No to dlaczego mamy utrzymywać i płacić? No albo, albo. To samo jest z zapaleniem stawów. Przecież proszę zauważyć 2 rzeczy. Jeżeli jest młoda dziewczyna, mam na myśli tam powiedzmy 16-30 parę lat, to jak idzie ulicą, to wszystko co ma, to ma na wierzchu. Jak tylko może, to jest rozebrana. Ale tak gdzieś koło 40 to zaczyna się coraz bardziej zakrywać, a tak po 50 to już najczęściej habicie wychodziła. Biała jest pod spodem. Słońca nie zobaczy. No to skąd ma mieć tą witaminę D? No a tworzenie nowej witaminy z wiekiem spada coraz bardziej. No to jest normalne. Z każdym rokiem stajemy się słabsi i musimy więcej ćwiczyć. A panie przestają ćwiczyć, wychodzić na świeże powietrze. Nawet jak wyjdzie do parku, to w kapeluszu albo z parasolką. Bo słońce. Jest to wielotna bzdura, którą podano w telewizji i to wielokrotnie, bo każde kłamstwo, jeżeli się odpowiednio długo mówi, to uchodzi za prawdę, zaczyna. Robią to w ten sposób, że jeżeli będziecie się opalali tam szczególnie w południe, to wystąpi nowotwór zwany czerniakiem. Jest dokładnie odwrotnie. Na czerniaka chorują tylko ludzie, którzy mają bardzo niski poziom witaminy D. Czyli ci, którzy spędzają większość czasu w budynkach. Prawnicy, nauczyciele, aktorzy, stosujący duże ilości środków kosmetycznych i siedzący w domach. Przy minimalnej wiedzy zresztą biologicznej. Natomiast robotnicy i tacy, którzy są na powietrzu i opalają się, nie chorują. No i to wiadomo od 30-40 lat. Można zachorować na raka od słońca, ale to jest rak kolczystokomórkowy, czyli się tworzy rodzaj brudawki. No to leczenie tego to jest 10-15 minut. On przerzutów nie powoduje, wycina się zmianę albo wypala kwasem i po sprawie.
No więc czego tu się bać? Nawet blizny nie ma, jak się dobrze wypali, to mija z powrotem. Ale proszę mi namówić panią po 50, żeby poszła się opalać, a to tylko brzuch i plecy. Tylko te rzeczy muszą być opalone. No wystarczy sprawdzić. Spuścić troszeczkę majteczki i widać, czy jest białe, czy nie. I od razu wiadomo, czy kłamie, czy nie. Bo pokazuje ręce opalone, ale reszta jest biała. Już wiadomo, co jest co. Czyli jeżeli 75% to jest nasz przewód pokarmowy, czyli nasze żywienie, no to musimy to wziąć w praktykę, a nie tylko w teorii.